20 października wspominamy błogosławionego Jakuba Kern, zakonnika. Franciszek Aleksander, bo takie imiona otrzymał na chrzcie świętym, przyszedł na świat 11 kwietnia 1897 roku w wiedeńskiej, skromnej, ale wierzącej rodzinie robotniczej. Jego ojciec był ogrodnikiem. Rodzice wychowali Franciszka w głębokiej wierze chrześcijańskiej. W wieku 10 lat przyjął pierwszą komunię świętą, a już rok później został bierzmowany. Od dzieciństwa pragnął być kapłanem. W latach 1907-15 uczył się w niższym seminarium archidiecezjalnym w Hollabrunn. Nauka sprawiała mu wiele trudności, ale pokonywał je pilnością i systematycznością. Ponadto wyróżniał się pobożnością, zrównoważeniem i pogodnym usposobieniem. W wieku 14 lat złożył ślub czystości, a rok później wstąpił do trzeciego zakonu świętego Franciszka z Asyżu. Podczas I wojny światowej, w której walczył przez 3 lata jako żołnierz, odniósł poważną ranę, która była przyczyną jego cierpień do końca życia. W 1917 roku rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie w Wiedniu. Jednak po 3 latach przerwał je i rozpoczął nowicjat w zakonie ojców Norbertanów w opactwie Geras w Dolnej Austrii. 23 lipca 1922 roku ojciec Jakub przyjął święcenia kapłańskie w katedrze świętego Stefana w Wiedniu. Z radością rozpoczął posługę duszpasterską. Był cenionym spowiednikiem. Niestety z powodu odniesionych w czasie wojny ran musiał być poddany kilku operacjom. Nie przyniosły one jednak spodziewanej poprawy zdrowia, a przyczyniły się do wielu cierpień. Ojciec Jakub sam o sobie mówił, że jego życie jest Golgotą. W końcu zmarł w szpitalu 20 października 1924 roku. Tak jak to przewidywał, w tym dniu miał składać śluby wieczyste. W dniu beatyfikacji 21 czerwca 1998 roku ojciec święty Jan Paweł II tak o nim mówił. Powodowany miłością do Chrystusa nie uchwycił się kurczowo życia, ale świadomie ofiarował je za innych. Początkowo pragnął zostać kapłanem diecezjalnym, ale pewne wydarzenie sprawiło, że wybrał inną drogę. Gdy jeden z zakonników ze zgromadzenia Norbertanów opuścił klasztor, aby przyłączyć się do czeskiego kościoła narodowego, powstałego krótko przedtem na skutek zerwania z Rzymem, Jakub Kern dostrzegł w tym smutnym fakcie znak swego powołania. Pragnął zadośćuczynić za postępek owego zakonnika, zajął jego miejsce w klasztorze w Geras, a Bóg przyjął tę ofiarę zastępczą. Błogosławiony Jakub Kern jawi się nam zatem jako świadek wierności kapłaństwu. Początkowo było to jego dziecięcym marzeniem, które wyrażał przez naśladowanie kapłana przy ołtarzu. Później to pragnienie dojrzało, a próba cierpienia ujawniła głęboki sens jego kapłańskiego powołania. Zjednoczyć swoje życie z ofiarą Chrystusa na krzyżu i ofiarować je w zastępstwie za zbawienie innych. Niech błogosławiony Jakub Kern zachęci wielu młodych, by wielkodusznie przyjęli powołanie do kapłaństwa i poszli za Chrystusem. Jego słowa wypowiedziane przed laty są skierowane do nas. Mówił: dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebni są autentyczni i święci kapłani. Wszystkie modlitwy, wszystkie ofiary, wszystkie wysiłki, wszystkie cierpienia połączone w słusznej intencji stają się Bożym zasiewem, który prędzej czy później wyda owoce. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jakuba do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami, w radości ducha, coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.